Rodzaje materiałów, z których wykonywane są urządzenia i akcesoria fitnessowe, ma wpływ na ich cenę. Niestety to banał, ale nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Za chwilę postaram się wytłumaczyć różnice w wykonywaniu poszczególnych akcesoriów i urządzeń z każdego z tych materiałów. Ja nazywam się Arek Paszon, a to jest tygodniowy poradnik fitnessowy. Zapraszam. Jako producent urządzeń i akcesoriów fitnessowych często słyszę pytanie, ile za kilogram? Najchętniej odpowiedziałbym wtedy, że to nie ziemniaki, ale często gryzę się w język i staram się tłumaczyć. Co jest zatem najważniejsze i dlaczego materiał użyty do produkcji hantli czy talerzy obciążeniowych ma wpływ na ich cenę? Jeśli chodzi zatem o talerze, hantle czy bampery, mamy do czynienia z czterema różnymi materiałami, z których potrafią być wykonywane. Talerze, hantle, ketle czy bampery wykonywane z żeliwa i pochodnych żelaza są praktycznie niezniszczalne. Mogą się oczywiście porysować, stracić na wyglądzie, ale cały czas, jeżeli ważyły 2 kg, będą ważyły 2 kg i nic się z nimi nie stanie. Mogą oczywiście stracić lakier, tak jak powiedziałem, ale generalnie są niezniszczalne i praktycznie w klubie możemy ich używać dożywotnio. Więc żelazne akcesoria są na pewno mniej estetyczne i mniej komfortowe i można powiedzieć także mniej bezpieczne dla użytkownika i dla pomieszczeń, w których są używane, ale są na pewno ze względu na proces technologiczny najtańsze w wykonaniu. Dodatkowo, jeśli chodzi o ekologię, to każdy rodzaj ketla, bampera czy hantla wykonanego z żeliwa lub żelaza ogólnie możemy poddać recyklingowi w 100%. Po prostu oddajemy go na złom i czekamy, aż ktoś z niego coś innego wytworzy. Następna w kolejności jest guma. Jest jakieś 30% droższa od samych gołych stalowych czy żeliwnych talerzy czy hantli, ale przez to też jest bardziej estetyczna i w 100% można ją poddać recyklingowi. Dzięki swojej plastyczności i miękkości nadaje talerzom i hantlom więcej estetyki, ale także zabezpiecza zarówno ćwiczącego, jak i pomieszczenia, w których wykonujemy trening przed uszkodzeniem. Wadą gumy jest natomiast jej delikatność i nietrwałość. Nawet najlepsze mieszanki gumowe po jakimś czasie się odbarwiają, wycierają, stają się po jakimś czasie mniej estetyczne w użytkowaniu. Na tym zdjęciu możecie zobaczyć talerze jednej z najdroższych firm produkujących akcesoria. Są to talerze, które mają niecałe 2 lata i znajdują się w jednym z polskich klubów, więc możecie na tym dokładnie obejrzeć, co się dzieje z gumą po intensywnym użytkowaniu, już po 2 latach użytkowania. Mieszanka gumowa, w zależności od rodzaju, może także brudzić dłonie ćwiczącego i co chyba też jest dosyć ważne, jeśli używamy jej w małych pomieszczeniach, może też być bardzo mocno intensywnie zapachowa, czyli ten jej bardzo intensywny zapach może się bardzo mocno dać we znaki osobom, które ćwiczą w małych pomieszczeniach. Właśnie z powodów i wad gumy, które przed chwilą opisałem, niektóre z wiodących firm produkcyjnych właśnie akcesoria całkowicie wycofały z oferty akcesoria wykonywane właśnie z tego materiału. Trzeci materiał to ogólnie pojęty poliuretan o symbolu TPU, czyli poliuretanowy groszek, czasami nawet barwiony, z którego możemy wykonywać różne akcesoria w różnych kolorach. W porównaniu z gumą jest od niej około 2-krotnie bardziej wytrzymały, jest całkowicie bezzapachowy, ale niestety około 35% droższy od akcesoriów tego samego typu akcesoriów wykonanych z gumy. Ze względu na specyfikę procesu technologicznego z tego materiału nie możemy wykonać małych akcesoriów czy małych przedmiotów. Generalnie z tego materiału wykonywane są większe akcesoria typu talerze, bampery czy duże hantle. Najmocniejszym i jednocześnie najbardziej wytrzymałym materiałem, z którego możemy wytwarzać akcesoria, jest poliuretan o symbolu CPU. Sam materiał jest pośród tych wszystkich wymienionych najdroższy, jednak samą cenę akcesoriów wykonywanych z CPU podnosi też koszt wytwarzania samej formy, z której potem odlewamy poszczególne hantle, talerze czy cokolwiek innego. Proces technologiczny związany z wytworzeniem takiej formy jest zdecydowanie najdroższy. Cechą charakterystyczną CPU jest dosyć duża szczegółowość. Możemy z niego wykonywać zarówno małe, jak i duże akcesoria, ale najważniejsza jest też różnorodność, którą możemy dobierać w zależności od tego, jakiej potrzebujemy miękkości danego akcesorium. Mogą to być bardzo miękkie akcesoria, gdzie możemy uzyskać bardzo dużą sprężystość, na przykład w bamperach, ale mogą to też być bardzo twarde akcesoria i materiał wykończeniowy może być naprawdę w tym momencie bardzo twardy. Oprócz samych materiałów, z którego wykonane są akcesoria przed zakupem, radziłbym też zwrócić uwagę na sam wzór, konstrukcję wykonania albo też ogólnie pojęty design. Ma to ogromne znaczenie później przy użytkowaniu tego przez naszych klubowiczów w klubie. Jeśli zarządzacie klubem, to na pewno zdajecie sobie z tego sprawę, że zarówno urządzenie, jak i akcesorium nie może być ani trudne w obsłudze, ani niebezpieczne w samym użytkowaniu. Dlatego warto właśnie zwrócić uwagę na design i zaraz postaram się wytłumaczyć, jakie mogą być różnice w wykonywaniu poszczególnych ketli, hantli czy też bamperów. Weźmy na przykład hantle.
wydawałoby się, że to jest po prostu kawał metalu z uchwytem. Jednak w niektórych przypadkach, w niektórych konstrukcjach, a zdarzało mi się takimi też ćwiczyć, średnica dokładaka, który jest przymocowany do uchwytu, hantla, jest tak duża, że obija nam przedramię podczas ćwiczenia. Jest to zarówno bolesne, jak i też nieprzyjemne przy niektórych ćwiczeniach, które musimy wykonywać takim hantlem, trzymając go w dłoni. W przypadku hantla zwróćmy też uwagę na czytelność oznaczeń. Oznaczenia wagi muszą być bardzo czytelne, muszą być widoczne z daleka, tak żeby klient nie podchodząc do stojaka, nie zajmował miejsca przy stojaku, jednocześnie uniemożliwiając podejście osobom innym do tego samego stojaka, po prostu z daleka powinien zobaczyć swoją wyraźnie oznaczoną wagę hantla, wziąć te hantle i odejść od stojaka. Tak samo zwróćmy uwagę na to, czy hantel nie ma jakichś naklejek, kapsli czy nakładek, które jeżeli hantel nie jest monolitem, na pewno po jakimś czasie odpadną. To jest tylko kwestia czasu i intensywności ćwiczenia na danym hantlu. Najważniejsze jest jednak, żeby nie traktować hantli osobno. Nie kupujemy samych hantli. Musimy je gdzieś postawić, więc hantle powinny być występować w ofercie danego producenta także z systemem, dedykowanym systemem składowania, specjalnie do nich. Sprawdźmy przed zakupem, jeśli rzeczywiście mamy taką możliwość, sprawdźmy przed zakupem, jak dany hantel odkłada się na stojak i jak się z niego zdejmuje. Przy małych wagach pewnie nie będzie to żadnego problemu, bo każda silna osoba, czy tam duży facet z hantlem dwójką potrafi sobie poradzić i odłoży go nawet trzymając go w dwóch palcach. Natomiast przy większych wagach może to być problem, bo się może okazać, że podświadomie będziemy się bali odłożyć hantla, bo będziemy się bali o własne palce, że po prostu ten hantel je przytnie. Podobnie jest z talerzami. Ich głównym przeznaczeniem jest dostarczanie wagi sztangom, gryfom i różnego rodzaju zawiesią. Natomiast dlaczego nie można by było ich wykorzystać także osobno? Do tego oczywiście potrzebują specjalnej konstrukcji i designu. Zwróćmy zatem uwagę, czy możemy je podnieść jedną ręką, czy możemy chwycić je jedną ręką i wykonywać ćwiczenie typu hantel lub kettle. Zwróćmy także uwagę, w jaki sposób możemy je podnieść z podłogi. Wyobraźmy sobie zestaw dokładaków, czy tam bumperów, czy talerzy położonych jeden na drugim. Czy możemy wsunąć palce i podnieść, wybrać sobie dowolną wagę i podnieść z podłogi? Czasami jest to ogromne wyzwanie, nie tylko dla kobiet, które mają długie paznokcie, ale także nawet dla facetów, którzy nie mogą po prostu wstawić sobie tam rąk i podnieść, odważyć takiego dokładaka. Najwyraźniej ten problem widać w przypadku bumperów. Zazwyczaj ze względu na swoje przeznaczenie bampery muszą mieć jak największą powierzchnię odbicia, w związku z tym najczęściej są bardzo szerokie. Ale z racji tego jednocześnie uniemożliwiają nam podniesienie ich jedną ręką i podniesienie ich z ziemi albo odłożenie ich bez obawy o własne palce na podłogę. Ale najlepsze firmy produkcyjne poradziły sobie z tym tematem i wykorzystują swego rodzaju technologiczne podcięcia w niektórych częściach bampera po to, żeby umożliwić jednocześnie łatwe podniesienie takiego bampera z podłogi, a z drugiej strony nie pozbawiać go dosyć dużej powierzchni odbicia. Podsumowując, w przypadku zakupu hantli czy talerzy obciążeniowych do domu wersje poliuretanowe obu przypadków, czyli CPU i TPU, są na pewno bardziej estetyczne i na pewno bardziej wytrzymałe. Ale jeśli komuś nie przeszkadza na przykład zapach gumy, to polecam właśnie wersje gumowe akcesoriów. Są zdecydowanie tańsze, a trening w warunkach domowych czyni z nich praktycznie także niezniszczalne akcesoria, bo ta guma w domu się praktycznie nigdy nie zniszczy. Natomiast w przypadku zakupu akcesoriów do klubu zdecydowanie polecam akcesoria wykonane co najmniej z TPU. Oczywiście polecałbym także CPU, bo ze względu na swoją wytrzymałość i długotrwałość estetyczną danego akcesoriów, ale co najmniej wersja poliuretanowa musi się znaleźć w klubie, bo każde kupowanie gumy kończy się tym, że po dwóch czy trzech, maksymalnie trzech latach musimy takie akcesorium wymienić na nowe. Zazwyczaj zresztą producenci akcesoriów wykonanych z CPU podnoszą nam gwarancję do 5 lat, więc przez 5 lat jesteśmy co najmniej bezpieczni, a tak naprawdę użyteczność czy żywotność danego akcesorium wykonanego z CPU powinna wynosić co najmniej 8 lat. Więc przez 8 lat mamy spokój, nie musimy urządzenia czy danego akcesorium wymieniać i na pewno przez ten cały okres estetyka tego akcesorium będzie zapewniała nam bezpieczne i komfortowe ćwiczenie dla naszych klubowiczów. Mam nadzieję, że niektórym z Was przynajmniej pomogłem w wyborze, dlatego dziękuję za uwagę, do miłego i bądźcie zawsze w formie.